Chłopak na piątkę. Piąty wczoraj w kwalifikacjach. Piąty w Zakopanem 4 tygodnie temu. Piąty w Titize. My byśmy chcieli, żeby poszedł w dół tej klasyfikacji ocen. Żeby był co najmniej trzeci. Andrzej pięknie leci. Daleko leci i ląduje prawie przy zielonej linii, którą komputer wytyczył na 139 metrze. A Andrzej Stękała skacze niedużo krócej. Skacze 137 metrów. A więc proszę sobie wyobrazić, on 137, tyle samo co Pawłowczyk. Porównajmy te dwa skoki. Pawłowczyk miał minimalne odjęcie 8 zaledwie setnych, a on ma odjęcie 1,5 punktu, a więc będzie drugi, będzie tracił troszkę do Słoweńca. Drugi jest zatem Andrzej Stękała ze stratą. Stękała zaczął swoją przygodę z zawodami Pucharu Świata w 2016 roku, a później przerwa i ten 2020 sezon i ten sezon, 15 skoczek klasyfikacji przed szansą, by napisać wspaniały rozdział swojej kariery. Andrzej Stękała skacze bardzo dobrze i będziemy teraz patrzeć na te wszystkie warunki, na te punkty, które będą mu przyznawali sędziowie. Potrzebował 135 metrów, by zaatakować pozycję Ryoyu Kobayashiego. Skacze 133,5. Nie będzie miał punktów dodanych i odjętych za wiatr, a więc tylko dodatkowo 4,7 punktu za obniżoną belkę startową. Do tego 4 noty 18-punktowe, jedna nota 18,5 punktu dla Andrzeja Stękały. Piąty w Zakopane, w Titize Neustadt. Mówiliśmy o tych piątych miejscach, o tych piątkach dla Andrzeja. I teraz patrzy cała reprezentacja, patrzą wszyscy. 268, rośnie, rośnie, rośnie. Troszeczkę zabrakło, 0,3 punktu. Andrzej Stękała za Ryoyu Kobayashi.